Bibliotece Tuwim wystawa o tytule Pamiętajcie o ogrodach, ale tak naprawdę mogłaby mieć tytuł Eden, bo o ten raj utracony chodzi, o to, co wydarzyło się w tej historii powstania człowieka i dalszych jego losów, bo ten raj gdzieś tam w naszej podświadomości ciągle jest i bardzo często do niego dążymy, tworząc sobie swoje osobiste Edeny, ale tutaj autor postanowił fotograficzną opowieść o tej historii stworzyć i pokazać nam, jak to w jego interpretacji wyglądało. Jak wyglądało to stworzenie świata, jak wyglądał raj, utrata raju i teraz to, co się dzieje z ludzkością, do czego ludzkość dąży i jak próbuje raj odzyskać. Bardzo nietypowo, bo nie da się przecież pokazać na fotografiach czegoś, czego nie ma. A tutaj powstała taka próba. Próba, która podszyta jest filozofią, a fotografia jest do tej opowieści tylko pretekstem. Chciałbym Państwa powitać na swojej wystawie bardzo serdecznie przyjaciół, znajomych i rodzinę. Bardzo serdecznie witam. To jest wystawa, jak gdyby kontynuacja wystawy, która była poprzednio, którą razem tutaj z moją koleżanką Ines żeśmy zrobili. Wyspy Szczęśliwe się nazywała. I chcieliśmy tutaj nawiązać do tego, co się jak gdyby pojawiło przy okazji, mianowicie w tych Wyspach Szczęśliwych pojawił się motyw Edenu. I ten Eden no, jakoś mnie tak zainspirował. Zacząłem drążyć trochę literaturę. Rozejrzałem się po swoich obrazkach, które miałem. Zebrałem to wszystko, co miałem z okresu jakiegoś dłuższego, 5 lat. No i postarałem się w jakichś takich obrazach, kolażach, przedstawić moje przemyślenia na ten temat. Trudno to dokładnie wyjaśnić i przełożyć, czy to się wszystko wiąże z tym, co wiemy na ten temat z antropologii, czy z literatury, czy z religii, czy z różnych wierzeń. Tym niemniej rysuje się taki obraz tych wydarzeń, które zresztą miały, jak wszyscy wiemy, kolosalny wpływ na to, co się dalej z człowiekiem działo. I ponieważ to się pojawia we wszystkich kulturach i we wszystkich religiach, to należy zakładać, że coś takiego się zdarzyło. Coś takiego się zdarzyło. Nastąpił taki moment załamania w historii człowieka, który doprowadził do obecnej sytuacji. Ja to przedstawiłem w takich obrazach, jakby łącząc syntetycznie po kilka zdjęć, żeby pokazać to, co najistotniejsze tutaj. Zaczynając od Genesis, od Księgi Stworzenia, dalej przechodząc do tego, co się pojawiało powoli w tymże Edenie. No więc tam według tradycji istniały takie dwa drzewa. Jedno to było drzewo wiadomości złego i dobrego i drugie drzewo życia. No i jak wiemy, ze wszystkich tych drzew można było spożywać swoje owoce, za wyjątkiem drzewa wiadomości złego i dobrego. To drzewo życia i ten moment, który doprowadził jakby do załamania tutaj całej historii, to jest ten moment tutaj. Ja sobie to przedstawiłem w ten sposób. Drzewo życia, drzewo wiadomości złego i dobrego i gdzieś tam w korzeniach tego no, pojawia się
jak gdyby kusiciel, który to wszystko załamuje, prawda? Tutaj przyczynia się do tego upadku. I od tego momentu zaczyna się historia, która dotyka nie tylko człowieka, ale i całego kosmosu, całego uniwersum, bo wszystko zaczyna się chylić ku upadkowi, rozpadać. Pojawia się śmierć, czyli tutaj jest Mysterium Mortis, tak przedstawione symbolicznie. A dalej świat wygląda troszkę już gorzej, to znaczy jest szary, nie tak jak miał wyglądać w zamierzeniach, że ten ogród miał się rozszerzyć na całą ziemię i objąć jakby wszystkie obszary, tylko po prostu to wszystko zaczyna szarzeć. No robić się, po prostu nastąpiło zepsucie tej. I to przedstawiam przy pomocy tych tutaj swoich przemyśleń, obrazów. No tutaj jest też taki fragment, który pokazuje na przykładzie muralu, który zresztą w Łodzi też można obejrzeć, raj utracony, czyli taka wizja z jednej strony rozkładu tego raju, a z drugiej strony próby budowania tej sztucznego obrazu szczęśliwości, no, w postaci tej pani, która tutaj jest pięknie, że tak powiem, pokazana. I tak to mniej więcej wygląda. Dalej oczywiście tam są następne jeszcze sprawy. Powoli dochodzimy do takiego momentu. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie ponieważ człowiek nie mógł już dalej spożywać tych owoców z drzewa życia, w związku z tym to się skończyło pojawieniem się śmierci, ale z tego drzewa życia rodzi się kościół. To jest pokazane tutaj na tej planszy. Ten kościół jakby ma charakter dwoisty, to znaczy jest ten kościół walczący i kościół już zbawiony. Dlatego on się po prostu pojawia jako w podwójnej postaci. No i ostatnia plansza to jest jakaś nadzieja. Coś mamy w pamięci, obraz tego raju, który jest już niewyraźny, nie taki oczywisty. Ale tworzymy sobie w domu na przykład taką namiastkę raju. To jest dosyć specyficzne podejście, które Pan prezentuje, bo prezentuje Pan takie filozoficzne podejście do pokazywania fotografii. To znaczy, można by było pokazać te fotografie po prostu, takie jakie one są i odbierać je czysto estetycznie, ale Pan tworzy jakąś taką podbudowę filozoficzną do tego i też stara się je potem no, zgodnie z tym przedstawiać. Jak to wygląda? Bo ta koncepcja raju się pojawiła i postanowił ją Pan zgłębić. No właśnie. To jest taka sprawa, że z jednej strony zakładamy, że ten raj istniał, ale z drugiej strony nie można o nim mówić wprost. Jedynym sposobem komunikowania tych treści to jest forma znaków i symboli. Dlatego po prostu tutaj w tym w tej fotografii pojawiają się symbole, bardzo
bardzo, niektóre bardziej oczywiste, niektóre mniej. Tym niemniej one się wiążą poprzez grupy zdjęć w jakiejś całości zamknięte i bardziej przystępne dla odbiorcy. Poza tym, no, oczywiście tytułem wyjaśnienia daję tytuły tutaj, bo czasami wielu fotografów uważa, że nie powinno się dawać tych tytułów, ale w tej specyficznej sytuacji trudno, żeby sobie to pominąć, bo nie było wiadomo, o czym mówimy, co pokazujemy właściwie. A jak wygląda ta praca nad taką wystawą? No bo pan zgłębia dany temat, gdzieś tam szuka tych inspiracji, a potem trzeba z tych własnych zdjęć tę opowieść stworzyć. Tak, więc ja już od dłuższego czasu fotografuję i tutaj prezentowane zdjęcia, które wchodzą w skład tych całości, to są z okresu jakichś 5 lat. Oczywiście ja mam takie nastawienie, bardziej, ja bym to określił jako realizm metafizyczny, czy realizm symboliczny, i wszystko, co robię, staram się robić pod kątem, nawet nie wiedząc jeszcze, do czego to się przyda, zbieram takie fotografie, jakieś prace, które już są przetworzone mocniej, tak żeby one stanowiły jakiś zbiór, który potem mogę ułożyć w różny sposób, tematycznie. I tutaj ten temat się pojawił jak gdyby w sposób oczywisty, bo po tych Wyspach Szczęśliwych, które też są nawiązaniem do tego Edenu, tutaj no, postanowiłem ten temat drążyć bardziej, głębiej i znalazłem dużo takich prac, które by do tego tematu pasowały, dlatego no, tutaj ta wystawa. Bo nie jest tak prosto to całe stworzenie świata i ten Eden przedstawić ze zdjęć, które są zrobione tu i teraz. No to jest niemożliwe w ogóle. To właśnie nasza poprzednia wystawa Wyspy Szczęśliwe pokazuje, że poszukiwania tego miejsca, gdzie ten Eden był, czy może szukanie, czy może gdzieś istnieje, okazały się no, płonne. Nie ma takiego miejsca. To wszystko może kiedyś było, tym niemniej przyskrył to piach pustyni, czy zapomnienie, czy może już w ogóle ludzie myślą o tym, że to w ogóle nie istniało, że to był tylko symbol. Tym niemniej, ponieważ to jest tak głęboko zakorzenione w historii człowieka, w jego sposobie myślenia, to myślę, że coś takiego istniało, rzeczywiście, coś takiego istniało. I tym niemniej, chociaż to istniało realnie, to nie można o tym mówić realnie, no bo przecież tego nie ma. Dlatego mamy symbole tylko do dyspozycji i znaki, które sobie tworzymy, żeby ułatwić sobie sprawę. Tutaj mieliśmy dyskusję, czy oglądać po kolei, tak jak ta opowieść jest przez pana poukładana, te klocki, czy oglądać od końca do początku. Zastanawiam się, w którym momencie więcej nadziei na koniec nam zostaje w zależności od kolejności, ale rzeczywiście, jeśli chcielibyśmy zgodnie z tym przebiegiem, no trochę fabularnym jednak wystawę oglądać, to zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby rzeczywiście od tego początku świata to zobaczyć. No tak, tak chyba trzeba, ja tak właśnie myślałem po kolei. Prawdę mówiąc, zaczynając tą przygodę z tym tematem, nie wiedziałem, dokąd mnie to doprowadzi. Czy to będzie wniosek jakiś tam bardzo pesymistyczny czy optymistyczny. Jednak pojawiły się takie możliwości, takie zdjęcia, które znalazłem, że one w sumie dają jakąś nadzieję. To drzewo życia, które rodzi Kościół, prawda? No i ten Kościół jest Kościołem i walczącym, i Kościołem już przebóstwionym. To się wszystko pojawia i tak mi się to ułożyło w taką całość bardziej optymistyczną. No i nawet to okno, w którym jest doniczka i to, która też jest jakimś tam nawiązaniem spełnia nasze potrzeby, ten balkon i te kwiatki, jakoś zaspokaja nasze potrzeby w tej dziedzinie. Czyli to są takie małe Edeny, które wszyscy tworzymy?
Tak, można tak powiedzieć, że na własne potrzeby budujemy sobie takie deny, a gdzieś tam wyżej mamy w pamięci niejasny obraz tego, co byśmy chcieli, czy może co było, no, w co wierzymy. Tak myślę, że tak jest.